Cześć moi drodzy, witam was serdecznie. No i pora przeprosić was, bo miał być dzisiaj boks z edycji premium FIFA 365, a niestety mój dostawca, który obiecał mi, że dzisiaj będę odbierał, pojechałem specjalnie i niestety okazało się, że klops. Dlatego w ramach rehabilitacji podjechałem do Empiku, ponieważ z tego co wiem, to boksa dopiero dostanę pojutrze, bo jutro zostanie wysłany do mnie, bo nie mogę tam podjechać, więc pojutrze będzie u mnie, to jest w czwartek. Natomiast nie chciałbym, żebyście czekali. Podjechałem do Empiku i kupiłem sobie jedną saszetkę, żeby wam zaprezentować. Tak się prezentuje edycja premium. Saszetki są czerwone, dosyć ładnie to wygląda. Mamy tutaj Messiego, Schweinsteigera, Verdiego, Ronaldo i Lewandowskiego. Mamy informację, że 6 regularnych kart, czyli 6 bazowych, 4 specjalnych, gdzie jest zagwarantowany jakiś tam content, special edition. Prawdopodobnie jest zagwarantowana karta limitowana i mamy każda karta premium. Saszetka zawiera 10 kart, 3 specjalne, 1 exclusive and limited edition card. No, czyli jest karta limitowana, której nigdzie indziej nie jesteśmy w stanie dostać. Także zobaczymy, raz nie jest gwarantowany, zobaczymy czy uda się tutaj, nie mam nożyczek, więc będziemy otwierać to standardowo. No i co, zobaczmy, cena 20 zł, drogo, za tyle chodziły saszetki z Prisma, nie wiem czy nie przesadzili troszeczkę, jeżeli chodzi o cenę tych saszetek, co prawda jest 10 kart i limitka, no ale dobra, mam nadzieję, że to saszetki pewnie nic tutaj więcej dodatkowo. Każda saszetka jest po polsku, widzicie. Produkt dostępny do wyczerpania zapasów, czyli jest to edycja po prostu limitowana. Twarda saszetka. Ach, kurde, ciężko ją rozerwać. Będziemy się bawili z nią, czy nie? Chyba nie. Chyba nam da. Da nam, czy nam nie da? He. Chyba nam nie da. Specjalnie twarde są, żeby chyba ludzie w sklepach nie... Ja nie wierzę, ty. No i co teraz? Poszła. Mam nadzieję, czekajcie. No właśnie, bo limitka jest z przodu. Więc zrobimy sobie to w ten sposób. O, i mamy 10 kart. Fajnie, bo grubo to jest. Widzicie? Sorry za dźwięki, ale... I mamy tak. Tutaj troszeczkę to wyprostujemy, żeby było widać. O, tak. No i dobra, i mamy tak. Jodłowca, mamy Vidala, Rui Patricio, Rooney, Oblak, mamy Kedire, mamy tutaj Kozik, także tutaj lecimy, zobaczmy. Jest to karta Fans Funes Mori. Czy Fue Mori, Fue Mori, Ramiro Fue Mori, dobra, jest to Argentyńczyk, sorry wam za te dźwięki tam, ale dzieciaki idą spać, więc troszeczkę to musi trwać. Demirel, no powiem wam szczerze, fansy są takie, które nie wpadały, nie, za bardzo. O, i mamy Golda, Benafre, Hatem Benafra. No, widzicie, dzieci są niestety nieubłagane. No i kartą ostatnią, moi drodzy, którą jest karta oczywiście limitowana, jest karta André Gomes z Barcelony. Karta nigdzie indziej niedostępna. Mamy kartę limitowaną, także naprawdę super sprawa. Mimo wszystko uważam, że te saszetki są za drogie, 20 zł. Za 6 kart bazowych, czyli tak zwaną makulaturę, plus mało ciekawe karty specjalne i kartę limitowaną. Ta karta limitowana podnosi wartość. Nie wiem do jakiego stopnia jest limitowana ta edycja premium, bo jeżeli będzie duży limit, no to wtedy te karty będą chodzić po 5 zł i to nie będzie warte. Jeżeli jest mały limit, a myślę, że jednak jest duży, no to moim zdaniem za drogo. Za drogo, tym bardziej, że już w kolejnym filmie dowiecie się, że te karty będzie można dostać także w innej rzeczy z FIFA 365. Także ja serdecznie wam za uwagę dziękuję. To była
FIFA Premium z kartą limitowaną. Trzymajcie się. Cześć.